Na liściu zbutwiałym piszę do pana końcem języka, panie profilerze. Jest chyba wrzesień. Ja umarłam z rana w sierpniu 6 i do dziś tu leżę. Niech pan nie pyta, dlaczego nie piórem. Czemu do pana nie SMS-uję? Ręce mam z tyłu przywiązane sznurem. I ciało nagie, które mi się psuje. Nie, już mi nie chłodno. Boleć? Nie, nie powiem, nic już żywego we mnie się nie zdarza. Co ja bym chciała krzyknąć, ale jednym słowem słowo nie mogę ciągle się powtarza. Ja byłam posłuszna, wszystkie odrobiłam lekcje, gwałcenia, duszenia i zgonu. I panu przyrzekam, będę cicha, miła, tylko niech pan mnie weźmie do domu. Nie znam adresu. Nie wiem, w którym dole jakieś drzewo nade mną kołysze. Niewiele podpowiem, bo tu nic nie widzę. W oczach mam glinę, a w uszach mam ciszę. Więc tylko w panu, panie profilerze, nadzieja cała, że pan mimo wszystko wie więcej o mnie niż rodzice wierzę. I niż ja napisać mogę na tym listku, gdy końcem języka mama adresuje, robak liść zjada mi z drugiego końca i już po chwili wszystko mi się psuje. I jestem o liść dalej od niej i od słońca. A nikt mnie tu nie znajdzie, jak pan nie pomoże. No bo kim byłam, kto to lepiej powie? Tata o mnie wiedział, że jestem gdzieś może. Mama swoje życie miała na swojej głowie. Więc już na koniec pisania do pana marzę, by zostać w ich uchu tym dźwiękiem, który by brzmiał tak. Kocham was, Roxana. Ale się boję, że serce mi pęknie. Bo mnie jest mniej i mniej, bo mi ubywa ciała. Wiem, ziemi będzie lżej, gdy stanę się mała. I coś się tak przedwcześnie we mnie pogrzebało. Swej śmierci mam dosyta, a życia mam tak mało. Chciałam w zapamiętaniu iść z wami w życia zamieć, a teraz lekcje śmierci powtarzam tu na pamięć.
miejscu, w którym jestem znów noc spędzę do rana. Więc niech pan mnie tu znajdzie. Z szacunkiem, Roxana.